Audio Jungle. Witam Was bardzo serdecznie w unboxingu. Dzisiaj prezentuję model Tamiyi w skali 1 do 35. Jest to model German Horse 1A z działkiem 2-centymetrowym, flak 38. Jest to oczywiście działko przeciwlotnicze. Numer katalogowy modelu to jest Tamiya 1-35. I to jest tak, numer 35105. Samo pudełko jest naprawdę dobrze wykonane. No, jakbyśmy mieli nim rzucać, to model naszym ramkom się nic nie stanie w środku. Oczywiście jest to jeden z starszych tych modeli. Jak sprawdzałem na stronach internetowych, to ten model chodzi po 50-60 zł, ale za bardzo chyba go nie dostaniecie, więc trzeba na jakieś aukcje i tak dalej patrzeć. I udało mi się go kupić na tym warszawskiej fieście modelarskiej, dlatego tam prezentuję. Dobrze, zajrzyjmy do środka. Oczywiście otrzymujemy instrukcję obsługi. Widzę tu w języku angielskim oraz niemieckim i nic poza tym. Oczywiście zdjęcie tego, co po złożeniu mamy otrzymać. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest model, zawiera trzy modele. Tak, to jest trochę dziwne i łopatologiczne, ale tak jest. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Sam Horse to jest jeden model, później mamy żołnierzyki, zestaw pięciu żołnierzyków, to jest drugi model, i działko przeciwlotnicze to jest trzeci model. Czyli w zasadzie w cenie jednego otrzymujemy trzy. Proszę bardzo. Jeszcze otrzymujemy produkty, jakie i to Tamiya ma w swojej ofercie. Oczywiście malowanie widzę, oznaczenia, to chyba jest malowanie europejskie, widzę Europe, a z drugiej strony mamy Afrykę malowanie, i tak samo mundury mamy malowanie europejskie i afrykańskie. No, oczywiście instrukcja nie zawiera błędów, bo to jest model Tamiyi, dobrze wykonany. Oczywiście instrukcja jest bardzo przejrzysta. Mamy tutaj jakieś zdjęcia spod modelu, tutaj kolejne zdjęcia. Tak ma wyglądać zapewne. Wszystko jest czytelne. Jeżeli macie ochotę kupić ten model, to czystym sumieniem mówię, że godny polecenia. Mamy jeszcze jedną instrukcję. Jest to instrukcja do złożenia działka przeciwlotniczego z całym podwoziem, tym wozidełkiem. Proszę bardzo. Oczywiście tu jakieś podpowiedzi, czy coś mamy. Firma Tamiya swoje farby, widzę, że rekomenduję jedynie.
A teraz przejdźmy do samego zestawu, co w środku się znajduje. Na pierwsze co to mamy ramkę z brezentem. Widzę tu karabiny, błotniki, tutaj brezent zwinięty. Oczywiście to chyba są kalki. Dobrze mówię, kalka. Widzę afrykańskie, czyli palma z swastyką oraz czterolistna koniczyna, subcia. Tutaj mamy żołnierzyki i to są na taki zielony, szarawy, no ogółem różniący się kolor. Otrzymujemy, co jeszcze tu mamy, skrzynki, no cuda, wianki, kurcze. Naprawdę detaliczność tej firmy jest na wysokim poziomie, znacznie wyższa niż Italeri czy Revel. Widzę to nawet po ramkach. No firma się przykłada po prostu do robienia tych modeli i ułatwiania życia modelarzom. Druga ramka jest to samo już działko i wozidełko. Tutaj mamy podstawę. Z tego co wyczytałem, instrukcje chyba to nie jest bezpośrednio określone, ale wiem, że można wozidełko osobno zrobić oraz samo działko osobno, czyli nie musi działo być na tej przyczepeczce, że tak powiem. W zasadzie nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Musiałbym poczytać. Przepraszam za mój elementarny brak wiedzy na ten temat. O, proszę. Tu mamy całe działo. Jest pięknie wykonane. Może weźmy jakoś tak bliżej, żebyście widzieli. I coś pięknego po prostu. Myślę, że sklejanie też będzie cudowne. No i ostatnia ramka. Jest to już sam Horsch. Podwozie, widzę koła, rury wydechowe i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo drobiazgów, detali mamy. Jedynie musimy wymienić linkę, bo dostajemy linkę taką materiałową. Jedynie to jest uciążliwe, raz wymienić na jakąś aluminiową bądź stalową. I to byłoby tyle. Jeszcze pozwolimy sobie go na spakowanie, żebyście widzieli. Mamy jedną ramkę, znaczy jedną folijkę z dwoma ramkami, drugą folijkę z kolejnymi dwoma, no i jeszcze jedną taką dużą, dwie ramki oraz kalka. Widzę, że kalka nie jest zabezpieczona. Tam nie ma żadnego papierku czy czegoś. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, tak, jest możliwość widza. Możemy osobno zrobić widza. No, dobrze. I samo pudełko. No chodź, 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 chodź. Opa. Tak się prezentuje. Tutaj mamy malowanie afrykańskie. Tutaj już europejskie. I to, co możemy znaleźć w środku. Oczywiście malowanie. Standard. Piękne. Postaram się w filmiku wam jeszcze w opisie do filmu wypisać wszystkie farby, jakie są potrzebne do tego, więc tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że niebawem coś zakupię kolejnego i wam pokażę.